No więc witajcie panowie i panie. Dzisiaj jest ten nietypowy dzień. Jadę. Wziąłem ładunek. Jadę z lotniska do Missouri. 380 mil na jutro na rano. Znaczy na rano. Mam otwarty appointment od godziny 8 do 16. Tylko no, jutro jest piątek. To dla mnie zależy, żeby być z rana. Oczywiście w dzień jeden ładunek mi nie wyszedł. Wyjechałem tylko. Dojechałem sobie do Milwaukee. Okazało się, że nie ma przesyłki tam dla mnie. Dostałem tonu. Za te 70 mil to wyjechałem z domu i już było późno, nic nie mogłem więcej złapać. A tak siedząc sobie wieczorkiem przed komputerem, już pogodząc się z tym, że nie jadę dzisiaj nigdzie, wyskoczył ładunek. Napisałem go, jakaś nowa firma. No cóż, ale finansowanie ma wszystko cacy, jak najbardziej. Więc strzeliłem razy dwa. Mile razy dwa za 80 funtów wagi ładunek. Się zdziwiłem, bo przeszło. Dawno już nie woziłem takich ładunków, więc cóż, no, będę jechał do pierwszej w nocy. Oczywiście miejsce znacie. Jestem tak, na Lufthansie. Już byłem w środku, już się szczekowałem. Czekam tylko, aż pan do mnie zakrzyczy, żebym podjechał pod drzwi. No mówię, jest to mały ładunek, lekki ładunek. Ten ładunek waży, zaraz wam powiem, 36 kilo. No i cóż, na jutro na rano trzeba to zawieźć. Także biorę, lecę i... A co? Oczywiście jak będzie coś ciekawego, to wam nagram. Także widzimy się za chwilkę. Narka. No i widzicie, tak właśnie siedzą, kurde, bawią się, pieprzą głupoty do siebie, ludzie czekają, a oni to mają po prostu gdzieś. Najprawdopodobniej ta baksa, która stoi na rampie, jest moja, ale ja oczywiście muszę czekać na telefon, nie? Niestety tak to działa. Tak to działa, tego nie przeskoczę. Halo? Ja. Bej. No i jak widzicie, mówiłem, to jest moja baksa. I jedziemy, weźmiemy ją teraz.
Także jak widzieliście, udało mi się załadować i wyruszamy w bój. Także do zobaczenia na drodze. No więc panie i panowie, co tu powiedzieć, ciężka noc, jechałem do trzeciej w nocy, padał deszcz, pół do trzeciej. Padał deszcz, bardzo źle się jechało. Zatrzymałem się parę mil przed rozładunkiem, kimnąłem się. Dojechałem na rozładunek, okazało się, że gość otwiera o 9.30. Ale że miałem na papierach numer telefonu, zadzwoniłem do gostka. Udało się, że gostek przyjechał, 8.15, 8.20. No i zabrał to ode mnie. A ja cóż, że muszę być dzisiaj w domu. Zresztą piątek, nawet nie cuduję z ładunkami, po prostu lecę domów. Będę około obiadu już w domu i zobaczymy co dalej. Mam tam parę rzeczy do zrobienia przy samochodzie. Muszę wymienić olej w skrzyni biegów, filtr olej. Także tym się zajmę. No i oczywiście szukanie ładunku na następny tydzień, prawda? Trasa, że tak powiem, tą, które teraz jechały. Wiecie, no wyjechałem, było ciemno, na drodze nic specjalnego nie było, padał deszcz, także musiałem się skupić bardziej na jeździe. No i nie było co wam pokazać. Nie? Dużo nagrałem teraz tego, bo kamerka cały czas nagrywa, więc postanowiłem, że wyciągnę parę tych filmików z kamery, bo dostaję pozytywne wiadomości na temat nagrywania tej kamerki, także myślę, że ten tydzień tak to zakończę. A generalnie ten tydzień to był słaby, bo mało jeździłem. Po prostu ładunki są, a nie ma pieniędzy, a właśnie jest ta bolączka, że jak wyjadę w poniedziałek, to zawsze mam kiepski tydzień. I ja muszę wyjeżdżać po prostu w niedzielę, żeby w poniedziałek się rozładować. I dla mnie jest to wygodniejsze, że tak powiem. A dajcie znać, co o tym sądzicie. Albo zasubskrybujcie mnie, albo podpowiedzcie mi, co moglibyśmy jeszcze lepszego zrobić w tej zabawie, to można by było, co chcielibyście, żebym nagrał, gdzie chcielibyście, żebym pojechał. Podpowiedzcie mi coś, postaramy się zrobić, postaramy się coś nagrać, żeby było ciekawie. Na tą chwilę ja sobie szukam, jadę do domu, szukam sobie ładunku jakiegoś daleko, bo chce mi się jeszcze przed zimą przeskoczyć taką odległość 2000 mil. Z chęcią pojechałbym, jak tak cały czas mówię, na Washington, Kalifornia, ale no nie płacą, nie chcą płacić pieniędzy. No z drugiej strony, wiecie, jak ja mam jechać na East, przykładowo do Bostonu, czy do Nowego Jorku, czy tam do New Jersey, Connecticut. Płacą tam tyle samo pieniędzy, co jadę na West. A tam są bramki, tam jest ciasno, tam się jedzie niewygodnie, tam się traci kupę czasu. Są ludzie, którzy tam lubią jeździć, ja tam nie cierpię jeździć i nie będę jeździł, no chyba, że zażyczycie sobie, no to wtedy gdzieś tam pojedziemy. Jakiś bostonik, nie bostonik, czy New Jersey. A, dajcie znać. Na pewno od razu zaznaczam, nie pojadę na Long Island. Tam byłem dwa razy i tam trzeci raz moja noga nie stanie. No chyba, że... Nie ma, że tam moja noga nie stanie.
Także do zobaczenia w następnym wyjeździe. Trzymajcie się. Pozdrawiam.